szanty o żeglarzu jeziorno-błotnym. A teraz chcemy wykonać piosenkę, która znowu powstała na podstawie pewnych przemyśleń, przeżyć. Tym razem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, już chyba ze 2 czy 3 lata temu była taka wielka, nie wiem, rozgrywka szachowa pomiędzy Kasparowem a Karpowem, która była rocznicą 30. rocznicą rozgrywki, która miała miejsce znacznie wcześniej, o mistrza świata. No i tak sobie popatrzyłem, że to no, tu jeden mistrz, tu jeden arcymistrz, no sami arcymistrze zasiadli do stołu. Tam również telewizji komentował następny jakiś arcymistrz, też z Rosji. No i tak przyszło mi do głowy, jest przypisana narodowość do pewnych zawodów. No ale pomyślałem sobie, no jak w tym wszystkim mógłby się odnaleźć normalny szachista, nie arcymistrz. No i otóż taka piosenka o właśnie nie arcymistrzach, ale jednocześnie o arcymistrzach. Gdzieś na prowincji pod małym miasteczkiem, we wsi, gdzie żyli sami szachiści, wielki arcymistrz, chyba niemiecki, miał zagrać turniej symultaniczny. W tej symultance, wierzcie, nie wierzcie, ów mistrz pośród mistrzów potęga, miał zagrać partii ponad 40 i ani jednej nie przegrać. Gdy wszystkie wygra, wieś mu postawi najnowszy model Caprio Ferrari. Lecz jeśli przegra, choć z jednym graczem, będzie we wsi przez rok pomywaczem. Bo nie ma tak w wiosce szachistów, których mizerność potwornie boli. Za pomywacza mieć arcymistrza, z którego można szydzić do woli. Wysoka stawka i mistrza sława strwożyły wieśniaków żony. Stwierdziły, musimy wygrać. Nawet w sposób, no powiedzmy to tak szczerze i nie ukrywajmy tego, może no niezbyt szachowy. Wysłały 4 dziewczyny młode, a każda wzięła butelkę czystej. Zahuczał malem obskurny hotel i osienie rzuciło mistrze. Następnego ranka cały wymięty wszedł mistrz do sali pełnej szachownic. Pomyślał sobie, chyba ten kac przeklęty jakoś krzywdę mi dzisiaj zrobi. I przegrał z każdym najgłupszym graczem, bo po fucie mu łeb dał popalić. I został miejskim pomywaczem i naturalnie szlak trafił Ferrari. I tu czas na morał dość oczywisty. Jest nacja, której kac nie powali. Dlatego szachowym arcymistrzem najczęściej zostaje Rosjanin. No tak, chyba pieśń jest taką...